Okej, wszystkie tamtejsze poprzednie eventy, jakie ominąłem z złapaniem Pokémonów i innymi budynkami, już wykonałem. I okazało się, że wcale nie musiałem aż tutaj biec, bo był ukryty. Ukryta osoba, która mogła wyleczyć moje Pokémony. No, ale w każdym razie lecimy dalej. Tutaj pewnie będzie następna bitwa. Nadal nie dostałem się do PC-u, więc będę ciągle Charmanderem walczył. Oj, misklika zrobiłem małego. Mogę od razu Emberem atakować. Quick Attack wchodzi. Quick Attack to jest taki atak, że zawsze idzie pierwszy w porównaniu z atakiem zwykłym priorytetem. Okej. Tutaj pewnie będzie pierwsza bitwa z Hikerem. I myślę, że będę teraz używać głównie Grubina i Charmandera, bo nie mam teraz żadnych sensownych Pokémonów do wymiany, więc. Znaczy mam, ale. Okej, po dość sporym czasie udaje mi się pokonać tego Geoduda. Nienawidzę tych designów z Kanto. No ale cóż, to też jest generacja Pokémonów, niestety. Czy zmienię? Nie, raczej nie zmieniam. Zmieniam Pokémona. No i okej, koniec bitwy. O, spotkałem tutaj Azurila. Ciekawe, czy mogę z nim zawalczyć. Nie, nie mogę. Mogę, tylko trzeba było z innej strony podejść. Okej, Hatslap. Kilka ataków i już będzie do złapania. Tutaj wchodzą obrażenia z Babla i z Watergana i ostatni Pokeball, czy się uda? No, pięknie, na ostatnim się udało. Gdyby nie udało się go złapać, to byłby problem. Okej, wszedłem do jakiegoś budynku. Lubię typy ognistego. Bardzo. One są silne i gorące i
Mam jednego, a co? Charcoal mi dał. Ale to w sumie dobrze, bo ten item da mi tyle, że będę mógł atakować. Ten item daje tyle, że będę mógł atakować większą ilością damage'a typu ognistego. Więc pora na kolejną bitwę. Niestety źle ustawione Pokémony miałem, więc pora na zmianę. Zaatakuję w taki sposób. O, Grubin zdobył level upa. PJ też. Growla używa Skitty. A ja mu Mud Slapem, czyli atak typu Ground, który obniża precyzję przeciwnika. Na krycie wjechał Skitty. A coś dziwne w tej grze, Pokémony z siódmej generacji nie mają żadnego dźwięku. Tak jak z pozostałych. Że po prostu nie zdążyli jej dodać. To jest jakaś nowość pewnie w tej grze. No i wygrałem. I wreszcie dostałem się do jakiegoś centralnego miasta, a nie tylko jakiegoś routa. Ci route wiadomo, jest taka ścieżka. Zrobiłem dość długie cięcie, żeby trochę podekspić moje Pokémony i trochę przetasowań w składzie zrobiłem. Wszystko jak widać. To nie jest jeszcze finalny mój skład, ale myślę, że na początek gry taki wystarczy. Dobra, myślę, że możemy teraz kontynuować. Wszystkie moje Pokémony są zmęczone po przechodzeniu przez Korda Forest. Czemu? Łatwo się nam przechodzi. Do you like fishing? No tak. O, da mi starą wędkę. Dzięki. Dobra, oczywiście będę teraz odpytywać każdego możliwego NPC. W sklepie też już byłem. Dokupiłem trochę pokeboli i innych. A w sumie teraz też mogę coś kupić, bo dość sporo pieniędzy się dostaje na początku gry. To myślę, że dwa antidoty więcej, tak żebym po trzy z każdego typu miał. Awakening, ci wiadomo, poką się po tym budzi. No i na razie tyle mogę kupić. Tutaj też jest jakiś dom. Jeszcze coś sprawdzę. Nie, tutaj chyba nic nie było. To jest dom Kagały? To mieszkanie jest bardzo wygodne. Kocham to miejsce. Okej. Mój dziadek jest zainteresowany Pokémonami typu kamień.
O, nie jestem akurat typu kamiennego trenerem, ale może się kiedyś przyda ten Power Gem. Szybko się zużywałem, wiadomo. To jest taki item, że po którym po pierwszym użyciu już znika, więc wolę itemy, które dłużej działają. O, to jest policja? A nie, to jest bardziej ochrona. Stay away, kid. Kaneki jest trudnym gymleaderem. Nie umiem go pokonać. No, czy ja wiem, czy taki ciężki? Jeszcze z nim nie walczyłem. Tu jakiś glitch chyba był. O, jest ten gym. Wcześniej wygrał na nim Ash, Brendan, May i Red. Okej. Okay. To chyba jest Shiny Pikachu. I jest ten gym. No tak, powiedział, że TM-kę się dostaje. O, i tu jest Ash. O, cześć Arket. Pokonałem Kanekiego i mam pierwszą odznakę. Nie mogę czekać na drugą odznakę. Okej, dzięki. No, mogę sprawdzić, na jakim poziomie są ci trenerzy w tym gymie. Czemu nie? Pora na pierwszą bitwę w tym kolejnym odcinku. Typy kamienne ma. Niedobrze, bo ja typ robaczy teraz wystawiłem. Aha, ja mu obniżyłem defensywę, teraz sobie podwyższył. O nie, muszę zmianę zrobić. Chociaż czy on ma jakiś atak typu kamiennego? Nie wiem. Myślę, że teraz wprowadzę. Może Grubim, bo on ma atak typu Grunt, a Geodude ma typ kamienno. No, nie lubię tego Pokemona. Zwłaszcza, że ja często wybieram typy ogniste. I zwłaszcza dlatego, że on jest z Kanto. No, ale Matsa trochę robi. Tu jakiś atak mu nie wyszedł. No i okej. Myślę, że wszystkich pokonam, ale głównego gymleadera jeszcze na później zostawię. Nie wiem, czy czegoś nie zostawiłem czasem wcześniej. Dobra. Charmander, twoja kolej. Ma tylko jednego Pokemona, więc powinienem dać radę. O, jeszcze Rock'n'Roll'a z Unowy. Ember dość sporo robi, mimo że jest nieefektywnym atakiem. No, już praktycznie pokonany Rock'n'Roll'a. Trochę miałem znowu farty z tym Bernem, ale. Ale wyszło dobrze. Myślę, że teraz polecę do Expecer Skita. Bo on ma atak wodny, to może się przydać. Wyprzedaż? Jakaś ziemia? Pewnie tutaj dom ktoś będzie sobie budować. O, chwila, kogoś zobaczyłem.
Nie wiem, którędy tu się wchodzi, ale. Ale nie wiem, czy to jest jakiś ważny fabularnie budynek. O, to jest jakieś przejście. A, tutaj jest road trzeci już. Tej Merila można spotkać, a ja dość dużo pokewoli nakupowałem. Więc. O, pierwszym Pokemonem, jaki spotkałem na tym roucie jest Nidoran. No to jest słaby atak ma ten Surskit. Raczej on za długo nie zostanie w moim teamie. Dobra, robię zmianę, żeby expa nie marnować. Grubin niech wejdzie. O! Dzięki temu, że użył Growla i obniżył mi atak, nie został pokonany na dobicie. No, ale myślę, że pójdę jednak do tego gymu. Chyba już jestem gotowy. Tam widziałem, że na tym przejściu do Routa trzeciego było ostrzeżenie przed wyższymi poziomami, ale. Ale i tak już miałem dość doekspione poksy, więc z tym nie miałem zbytnio problemu. Pora na walkę o pierwszą odznakę. Arket kontra Kaneki. Nie wiem skąd oni wymyślili tę postać, ale. Babul trochę robi. Dość wysoki poziom ma. Na szczęście dzięki obniżeniu mu. O nie, on był szybszy. Ale Ember jeszcze go nie dobił. O nie. I ma Onixa. Niestety muszę użyć tego przelewelowanego Pokemona. No i dzięki temu wygrywam. No, postaram się nie robić już takich rzeczy i jednak będę lepiej expić. Przez te typy kamienne musiałem coś takiego zrobić, ale. Ale to był mój Pokemon, więc. Dzięki za odznakę. Będę mógł używać kata. No i dał mi TMK Rock Tomba. Znaczy teraz nikt się nie uczy z moich Pokemonów tego ataku. A nie, Charizard się uczy. Ile to ma accuracy? 70. Znaczy zamiast Scratcha.
Nie no, zamiast Grolla niech będzie. No i super. Hej Arket. Tutaj jesteś. Pokonałeś Gym Leadera Kaneki. Tak. Co? Nie, nie chcę bitwy jeszcze. Aha, dobra, to na szczęście wyleczy mi Pokémony przed bitwą. No i pora na bitwę z Seriną. I miałem Serskita akurat tego pierwszego. Lidz? Nie, bo Serskita używa. Aha, tak. Ale mogę po prostu zaatakować typem trawiastym, bo... A, no tak, bo on ma typ robaczy. Zapomniałem kompletnie. Na krycie wjechałem. No i ona też. Nieźle walczy, jak widać, Serina. No ale teraz pora na Charimana, więc... Powinien dać radę. Pidaw. No, lepiej, żeby mnie zmieniał, bo to jest typ latający. To jest unowy, o. Za to propsuje. Mogę użyć tego typu kamiennego, ale... Nie trzeba było. Swadul. No to Whirlpit niech wejdzie. Niech też inne Pokémon poekspią. Obniża mi szybkość. Ja mu defensywę obniżał. No i Whirlpit pokonuje Swadluna. No i super. To było wytłumaczenie, co to jest PC, ale... Ale przed tym... Tu jest mój mały prezent. O, Xpsera, no to... Super item. Naprawdę, jeden z najlepszych. Dzięki. Czemu jest jeden z najlepszych? Xpser daje exp Pokémonowi, nad którego nie używasz podczas bitwy. Więc to jest bardzo przydatne. Więc na razie niech tak będzie. Ciśniemy od razu do routa trzeciego. Tutaj może mnie spotkać jakiś ciekawy Pokémon. Tu jest dom Brendana. Okej. Cześć. Czy Brendan jest twoim przyjacielem? Nie, nie znam go. Ale... Ale kojarzę go chyba z innych gier Pokémon. Okej. Go nie ma w domu w ogóle. Nowy trener przeprowadził się tutaj. Słyszałem, że...
Że był czempion. O, no tak, to jest Hoen, to jest protagonista Brendan. Tu jest jakiś karateka. No i może się coś ciekawego to zrespi. Taki Apum na przykład. O, Flincha zrobił. Jak Pokémon sflinczuje podczas jakiegoś ataku, to wtedy zabiera jedną turę. I przez co ma więcej okazji do ataku. No, myślę, że pora na Pokébola. Nie złapał się. Obniża celność. Ja używam kolejnego Pokébola. Ja nie mogę go złapać. Biedny Serskit. No to myślę, że teraz Grubinę na przykład użyję. Mam nadzieję, że go nie pokona na hita. No i całe szczęście nie. Jest na czerwonym życiu, więc powinien się złapać. No nie, jak to możliwe? Może Premier Ballem? Nie no, ostatnia próba. Ja nie będę już. Nie mam jeszcze statusów, żeby podboostować sobie ten catch rate, ale. No nie, 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 to jest przesada. To jest Pokémon na 8 poziomie, a nie da się go złapać. Jeszcze zwykły. I bajda się nauczyłem. No dobra, to by było tyle w tym odcinku. Polecę jeszcze pewnie do Pokécenter. To by było na tyle i na razie.